Prawda jest taka, że my się składamy ze słów, czyli ja lubię mówić, że słowa mogą być błogosławieństwem lub przekleństwem i my sobie mało zdajemy sprawę z tego, że my słowami ubieramy kogoś w tożsamość, czyli to, co ja mówię do małego dziecka, jest tym, co ono zaczyna myśleć o sobie. To jest tak, jakbyśmy mówiąc do dzieci, nagrywali w nich pewne taśmy. Pewne taśmy, które z jednej strony są no, jego oceną na własny temat, no bo czym jest samoocena? Samoocena to jest to, co ja słyszałam na swój temat, czyli składamy się z ocen, a z drugiej strony jest to pewien scenariusz życia, no bo jeżeli dziecko słyszy, wiesz, nic z ciebie nie będzie, albo musisz się postarać bardziej, albo za mało, za dużo, niewystarczająco, to zaczyna myśleć, że to, co się do niego mówi, jest prawdą.